Słuchajcie, nie będę wam opowiadał, kto jest Jan Klik z Krzaku, bo pewnie wszyscy wiecie. Natomiast tylko wspomnę, że to jest człowiek, który kiedyś w 1984 roku zagrał 4 godziny w Jarocinie, kiedy festiwal w Jarocinie był bardzo naprawdę licznie zapełniany. 30 tysięcy ludzi wtedy było. Zagrał po zespole Kat, a przed zespołem Telsa i nikt go nie zabił wtedy. I na pytanie, czy lubicie, czy czujecie bluesa, wszyscy heavy metalowcy powiedzieli, że tak. Ja przez 4 godziny. I państwo, Jan Kik z Krzek. Nie wiem.